Jak kiedyś ktoś powiedział, pisanie jest sztuką pięknego kłamania. Ja sobie tak wymyśliłam, że będę łączyć historię z fikcją. No i żeby zamknąć sprawę, którą rozpoczyna najczęściej prawdziwa historia, i tak jest też w tym przypadku, no to trzeba potem po prostu to jakoś wymyślić, nazmyślać. No i tak też robię. Mieszam fikcyjne postacie z postaciami prawdziwymi. No a czy czytelnik będzie chciał to sprawdzić, czy nie, no to już jest tak naprawdę jego wola. Chodzi o to, żeby budować fascynujące historie, a życie pisze najlepsze historie, jakie możemy sobie wyobrazić. No i z tego należy czerpać garściami, tak też robię. Mamy lokalność, mamy zbrodnie, mamy rozwiązanie zagadki, ale mamy także kobietę, czyli można powiedzieć, że chyba wszystko jest w tej książce, co powinno być w dobrym kryminale. No musi być wątek kobiecy, musi być zbrodnia, no, musi być trup w kryminale, także jest wszystko. No i musi być ta cała otoczka tych zapachów, smaków, tego miejsca magicznego, w którym postacie się poruszają, i też tak jest właśnie. Sprawa rolnika nie jest przypadkową sprawą. No nie, nie, dlatego że jest to sprawa, która się pojawiła przy okazji tego, kiedy moi uczniowie znaleźli list i dokumenty należące do jednego z naczelników zaborza Antoniego Rolnika i przynieśli mi do szkoły. I tak się zaczęło. I wśród tych dokumentów był telegram z komisarza policji z Rybnika, mówiący o tym, że Ryszard nie żyje i żeby przyjechał jak najszybciej do Rybnika. I musiałam się dowiedzieć, kto to, kim był Ryszard, jak zginął. No i okazało się, że tam był też wśród tych dokumentów taki mini sztambuch, można powiedzieć, gdzie rolnik sobie wypisywał wszystkie swoje dzieci i wpisał sobie tam właśnie Ryszarda. Ryszard był lekarzem, który po 22 roku przeprowadził się na stronę polską, nazywał się po prostu Ryszard Rolnik i tam zrobił dużą karierę jako lekarz. Przyjmował przy rynku numer 10, dom stoi do dzisiaj, dzisiaj tam jest bank, zresztą wtedy też był. No i tam się wydarzyła tragedia. Więcej nie zdradzimy, trzeba sięgnąć po książkę. Dokładnie tak, trzeba sięgnąć po książkę, bo tragedia się też wydarzyła z powodu bardzo zaskakującego. Ale to, w jaki sposób zginął Ryszard, jest całkowicie w 100% prawdziwe.